Witam. Ja dzisiaj w wodzie, na majowym wyjeździe do teściowej. Znalazłem sobie zbiorniczek wodny. No i spróbuję tutaj swoich sił. No i pierwszy fancik, grosik na szczęście. Drugi sygnał obok i wyszła 20-groszówka. Nie wiem, czy widać, ale ona jest wycięta. Wycięty ma róg. Ciekawe. No na razie same grosiki wychodzą. Pultapsy, czyli zrywki. No i teraz żuber, kapselek. Szukaj dalej. Także szukam dalej i do następnego fajnego sygnału. No i wyszła pierwsza PRL-ka. Nie wiem, czy to dobry znak, ale ogólnie słabo tu jest, strasznie. Tam widać pomost wędkarski. No i po kilku grosikach jest grubas z PRL-u, 20 zł. Także czekam na jakieś sreberko. No chyba znalazłem to miejsce, gdzie się ludzie kiedyś kąpali. Kurczę, wyłaź słodki. O, jest kolejna gruba PRL-ka. Kolejna dwugroszówka, ale był przed chwilą pan z pieskiem na spacerku i powiedział: panie, ile tutaj się ludu potopiło. Mówi, że podwójne dno. Że podwójne dno, żeby głębiej nie iść, bo można się zapaść i człowieka nigdy nie znajdą. Także tylko po twardym chodzę. Nie ma co ryzykować. Przed chwilą się rzucił chyba szczupak. Jakbym sekundę szybciej włączył nagrywanie, to by było ujęcie. No, może 5 sekund. Jest w końcu większy nominał, złotóweczka. Teraźniejsza. Ogólnie no jest miejsce, gdzie ludzie się kąpali, ale sygnałów na żelazo jest multum. No i bałałał. Jest sygnecik. Chyba srebrny. Muszę wyjść na brzeg, bo nie mam jak podjąć. Francja, elegancja. A, świeci słońce. Piękna pogoda się robi. Dziwnie zaszło. Dziwnie zaszło, ale nie na czarno. Kurczę. Nie no, chyba złoto to nie jest na pewno. Nie widać żadnej punkcy. No ale taki złotawy kolor zaczyna się robić. Nie, to będzie coś współczesnego, już widzę. Albo ktoś sam sobie odlał. Albo to znak, żeby stąd uciekać. Trupia czacha, kości. Widać ten blask? Aż traci ostrość
aparat. Ma taki złotawy poblask, ale złoto to nie jest. No i mamy drugie bała, wow. Jest obrączka. Chyba srebro. Wyłażę na brzeg. Się schowała. Jest. Jest tutaj. Jeszcze ładnie zdobiona. Powoli dogrzebuje się do ładnych sygnałów. Już kapsli to tutaj jest multum, nie wiem czy widać. O, kapsli z wyrywek śmieci trzeba powyciągać i się zaczyna się fajnie dziać. Patrzę, czy trzyma punce. Tak, jest tutaj punca. Także srebro, no i elegancko. A to wam powiem, jest ciekawostka. Jest monetka. Tak nie widać, ale jest to marka RFN-owska sprzed euro. Idę na brzeg. Podejmujemy. Jest mareczka. Wypłuczę. Nie jest to sreberko. Ale monetka ładna. O, tak zdobiona na rancie. Kolejny fajny sygnał. Monetka. Chyba złotówka. Pięć złotych z PRL-u. Kolejny sygnał koło piątki z PRL-u. Wychodzi połowa serduszka. Wygląda z napisem love. Wygląda na srebro. Ale kółeczko widać ma miedziane albo mosiężne. Nie będę wychodził, bo jest jeszcze jeden sygnał obok i nie chciałbym zgubić tego miejsca. Kolejnym sygnałem okazała się 50 groszówka. A co byście zrobili, gdybyście się obrócili, a w waszą stronę płynie pitbull terrier, a pana nie widać? Miałem przed chwilą taką przygodę. Na szczęście pan doszedł, zobaczył, że ja jestem w wodzie i zawołał, i pies zawrócił. Ale już myślałem, że będę musiał użyć hita na masakra. Jestem już praktycznie, no 10 centów zostało, coraz głębiej, ale jeszcze mam stały grunt, twardy piaseczek i patrzcie co mi wyszło. O szkle nie wspomnę, ale krokodylek.
Wiecie, co mi przyszło na myśl? Miłość, szmaragd i krokodyl. Miłość w domu, szmaragd tutaj i krokodyl. Jest punca, widać? Tutaj jest piękna zawieszka srebrna i chyba taki będzie tytuł: Miłość, szmaragd i krokodyl. Piękna biżuteria. Teraz muszę trafić w to samo miejsce, bo skoro jest zawieszka, to musi być i łańcuszek. No i kolejny fajny, ciekawszy fancik, 50 feningów, Mennica D. Nie będę wychodził, bo obok następny sygnał, także dzieje się. Kapsy już mam całą kieszeń, monetek chyba ze 100, głównie groszówki, dwugroszówki, 10-groszówki. Z większego nominału chyba 3 razy po złotówce. Także, no i te sreberka. Także fajnie jest, zabawa. Trochę zaczęło wiać, ale jest super. I woda w miarę ciepła. Taka szybka prezentacja. 1982. O, zaraz jeszcze mi ucieknie. I lecę dalej. Nie wiem, co powiedzieć. Co wy na to powiecie? Jak nie medalik, to ołowiany Jezusek na krzyżu. No i skończyłem zabawę na dziś. A może posegreguję i wtedy zobaczymy, czego ile jest. No i podsumowanko. Tyle wyszło kapsli, śmieci, marka 50, byłoby kiedyś 3 czekolady, Bozia, bez Bozi nie ma wypadu, z PRL-ek 40, 50, 56 zł, no i tyle grosiwa, także miejscówka na pewno nie czepana, dlatego też nie chciałem zbytnio pokazywać, gdzie jestem. Trzeba tu wrócić. Tu też ciekawostka, komuś się zechciało wycinać w 20 gruszówce. Ciekawe, co pani w Biedronce na to. No i najfajniejsze to ta srebrna obrączka, krokodylek. No i sygnecik, podejrzewam, z bieda metalu. Aha, jeszcze miałem pokazać pół serduszka, lof. Wygląda na srebro, chociaż niekoniecznie są inicjały A, J. Także gdyby się właściciel znalazł, to oczywiście oddam. Właściciel, właścicielka. Dobra, pozdrawiam serdecznie, miłego dnia życzę, fajnie, że jesteście z nami. No i na pewno tutaj wrócę bardzo szybko przy następnym wyjeździe do teściowej. No to hejka.